wszystkich, którzy chcą uczyć się rysować, a także poznać fascynujący świat linii i kształtów zawartych w rysunkach. Rysować może każdy z nas. W każdym utkwią indywidualne, niepowtarzalne cechy, które sprawiają, że rysunki tego samego fragmentu rzeczywistości zawsze różnią się między sobą. Warto jednak poznać zasady i metody, które pozwalają uchwycić zmienny, migotliwy i trójwymiarowy świat na płaszczyźnie papieru. Warto je poznać dla własnej satysfakcji, ze względu na planowane studia czy wykonywaną pracę, a także, i to chyba jest najważniejsze, żeby odkryć radość rysowania. Rysować można w zasadzie każdym narzędziem, które zostawia ślad. Może to być kreda, kawałek cegły czy węgla. Rysować można na każdym podłożu, wykorzystując jego fakturę. Rysować można w każdej pozycji. Do szybkich notatek rysunkowych w plenerze warto zaopatrzyć się w szkicownik formatu A4 lub A5. I rysować. Rysować. Notować szybką kreską otaczający świat. Do nauki rysowania przydatna będzie sztaluga i lekka deska, do której przypinamy karton. O wiele wygodniej rysuje się na desce ustawionej pionowo względem rysowanej kompozycji. Takie ustawienie pozwala swobodnie obejmować wzrokiem to, co rysujemy i powstającą kompozycję, a także oddalać się od rysunku, żeby ocenić go z pewnej odległości. Do naszego rysowania najlepiej użyć papieru formatu B1, 100 na 70 cm. Najwygodniej przypiąć go do deski specjalnymi klamerkami. Bardzo ważne przy rysowaniu jest oświetlenie. Światło powinno padać z góry i ukośnie z lewej strony. Najważniejsze jest, aby ręka nie rzucała cienia na powstający rysunek. Narzędzia rysownika to przede wszystkim ołówki o różnym stopniu twardości. Ołówki twarde oznaczane są symbolem H. Ołówki miękkie oznaczane są symbolem B. Rysunki artystyczne wykonuje się także za pomocą węgla o różnym przekroju, sepi, czarnej kredki, tuszu rozprowadzanego na papierze za pomocą patyka lub pędzla. Oto zestaw narzędzi artysty rysownika. Przy pierwszych lekcjach rysunku najbardziej przydatny będzie ołówek o miękkości 3B. Pamiętajmy o częstym temperowaniu ołówka w trakcie rysowania. Zobaczmy, jak odmienne ślady kresek zostawiają poszczególne narzędzia. Linia wykonana twardym ołówkiem jest precyzyjna i cienka. Natomiast miękki ołówek daje linię grubszą, ciemniejszą, o ciekawej fakturze. Oto efekt graficzny uzyskany ołówkiem twardym i miękkim. Miękki ołówek pozwala osiągać różne nasycenie kreski, od łagodnej szarości do głębokiej i mocnej czerni. Bardzo interesujący graficznie ślad pozostawia węgiel. Linia posiada tu wyraźną fakturę. Za pomocą węgla można osiągać ciekawe efekty, w tym wręcz malarską plamę czerni. Ważnym narzędziem rysownika jest gumka. Do naszych celów najbardziej przydatna będzie miękka gumka chlebowa. To narzędzie nie służy tylko do usuwania nieudanych partii rysunku, ale także do wzbogacania plamy o efekty światłocieniowe. Wypróbujmy teraz różne narzędzia rysunkowe i pobawmy się w rysowanie najróżniejszych linii, zmieniając układ ręki, kąt nachylenia narzędzia i stopień nacisku na podłoże. Bo w rysowaniu
najważniejsza jest swoboda, spontaniczność i śmiałość. Serra przeszedł do historii sztuki jako twórca puentylizmu, metody malarskiej polegającej na budowaniu obrazu z tysięcy plamek czystych barw. Zanim jednak wypracował tę metodę, tworzył szkice rysunkowe. Są to wyjątkowe, oryginalne rysunki. Serra posługuje się bardzo miękkim ołówkiem i gruboziarnistym papierem typu Ingres. Dzięki temu gęsta plątanina kresek zamienia się w swobodną plamę tworzącą światło i cień. Zupełnie jak na lekko nieostrych zdjęciach. Plamy światła wibrują. Postacie wyłaniają się z mroku. Ślad czarnego ołówka na wyraźnej fakturze papieru mieni się pozornymi kolorami. Te szkice pokazują, jak precyzyjnie dobrane narzędzie pozwala osiągnąć zamierzony efekt artystyczny. Powstał dzięki